Cześć wszystkim z tej strony Mlekoluto, to jest taki wprowadzający albo raczej testowy odcinek z Rasta, ponieważ właśnie sobie go odpaliłem, żeby chwilę ogarnąć, bo gram sobie tutaj na mapce z Hucem i mamy tam jakąś tam fajną bazę i sobie gramy i po prostu stwierdziłem, że włączę nagrywanie, przebiegniemy się kawałek, ogarniemy, jeżeli wam się spodoba ta gra, bo może już w nią graliście albo oglądaliście u kogoś, to mogę ją nagrać, oczywiście, że tak, ponieważ no, jest bardzo spoko i dla mnie to sama przyjemność ją nagrywać. Aktualnie za dużo rzeczy przy sobie nie mam, bo zginąłem, ale już wszystko jest w domku, tak naprawdę będę musiał tam wbić, tylko podblokowywać i będzie wszystko ok. Właśnie teraz już nie ma expa, kiedyś był exp, trzeba było expić, a w ogóle to jest taki serwer z przyspieszonymi tymi wszystkimi rzeczami, razy 5 praktycznie, więc gra się bardzo dynamicznie. Jest to fajne na takie krótkie sesje, żeby po prostu sobie odpalić i pograć. I teraz właśnie szukam jakichś zwierzaków, bo potrzebuję paliwa niskiej jakości z tłuszczu. Kurczaki, tylko gdzie jest jakieś zwierzątko? Jeszcze będę musiał pewnie niektóre kodloki wpisywać, więc będzie tam takie cięcie i ciemny ekran albo coś, bo no bo wiecie, jeszcze mi się włamiecie do domku i będzie. Tak sobie myślę. Kurczę. Gdzie są jakieś zwierzaki? Zaraz wam pokażę moją bazę. Nie tylko moją, bo to też Huca w większości zbudowana przez niego. Mury i tak dalej, a te zbudowane w 2 dni. Więc myślę, że naprawdę jest nieźle ogarnięta. Porozbijam sobie jeszcze tutaj te, żeby wydropić może coś ciekawego. Oby było coś. Metalowe ostrze, no spoko. Fragmenty metalu mam, ale potrzebuję cały czas tłuszcz. Lina. O, lina się przydaje. Ostatnio jej potrzebowałem, to nie miałem w ogóle. Dobra, już nie będę zbierał wszystkich beczek. Dajcie mi tylko jakieś zwierzaki, no co jest? Nigdzie nic nie ma. Pozbieramy tą konopię. W ogóle był ten update graficzny i gra jest naprawdę piękna teraz. Tak się zmieniło. Niby nic, a jednak. Dobra, patrzcie co my tam mamy. Trochę takie niehumanitarne będzie zabijanie konia. Ale no, patrzcie w tych krzakach jak taki prawdziwy polowacz. Dostał. I drugi raz. I trzeci już nie. No ile razy on ma dostać? No bez przesady. 2 razy mi się udało, no. No halo. Tak to ja się nie będę bawił. Żeby 3 razy? Albo po prostu dajcie mi tego konia i ja dokończę tę sprawę osobiście. Widzicie go może? Bo ja niezbyt. W ogóle jeżeli macie jeżeli macie Rasta, to mówcie, możemy sobie pograć razem tak naprawdę, zrobić jakąś gildię. No, obojętnie, no naprawdę, jeżeli macie Rasta, to możemy sobie po prostu razem pograć i byłoby naprawdę super. A ja się tak skupiam na tym koniku. Oho. Jak sytuacja? Już tu komisarz ryba pisze. Momencik, tylko mu odpiszę. Okej, odpisałem mu, bo się pyta, czy nam zrajdowali. A tu nie, co za odmiana. O. I tak ma być. No właśnie. O nie. Ohohohohohohohoho. No to jest idealny moment, żeby wam pokazać bazę, bo patrol helikopter to jednak nie są fajne rzeczy. Dobra, już myślałem, że mnie teleportowało. No 15 sekund, come on. Jestem w bazie, chyba mnie wywaliło, ale ważne, że już tutaj jestem i mnie teleportowało. Słyszę helikopter. Gdzieś daleko, więc jest spoko. Ja wam tylko pokażę tutaj, jak to wygląda z zewnątrz jak na razie, bo Hucu zablokował jedne drzwi i po prostu nie mogę się dostać do góry. Nie mogę wpisać kodu nawet, więc no średnio, ojej. Spójrzcie, tutaj mamy taką fortecę małą, bo to na 2 osoby, więc wiecie, na szczycie góry naprawdę ciężko jest się tutaj dostać. No i wiecie, właśnie to wykorzystaliśmy, dookoła jest otoczone murem, tu się raczej nie wejdzie. Mamy tutaj bramę
I tutaj mining query. Naprawdę spoko rzecz. Tutaj jest jeszcze nasz piecyk i no naprawdę jest potężna ochrona. Aha, już mi tutaj coś pisze. Ale to tam nieważne. Zaraz wam pokażę to tylko. O, właśnie w ten sposób. Dziwny kloc, który jest tutaj. I no wiecie, powoli się rozbudowywujemy. Ale no jak mówiłem, dzisiaj to tylko jest taki wstępniaczek. Dlatego już skończę. Airdrop. Ale to few moments i tak dalej, na pewno nie wyląduje tutaj. Sprawdzę tylko. Nie ma paliwa. Ani tego. No nic, będę kombinował, żeby wbić tam na górę, no bo nie mogę na razie przez, no, tam blokadę, że tak to ujmę. Ale to będzie na tyle. Jeżeli wam się spodoba taka seria, to piszcie mi. Jeżeli napiszecie, że jest spoko, no to ja będę dla was nagrywał. A jeżeli nie, jakieś dislike'y będą, no to nie i tyle. Chyba, że po prostu będę miał naprawdę ochotę. Tak więc zakończę już ten odcinek w tym miejscu. Więc dzięki za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i na razie.